Czekaj, mam. Zobacz. Wykopanka. Wiesz co to jest? Lampka od roweru. Lampka od roweru? Ale od tamtego? Od tamtego. Szukamy reszty roweru. I pedałujemy przez Bałtyk. Dawaj, ruszamy. Zakopujemy dołek. I ruszamy. Lampka od roweru. Mamy lampkę i za chwileczkę wykopiemy pana Niemca. To ja jeszcze zaproponuję. Ja zaproponuję jeszcze ramę od roweru. Przynajmniej tak. Może być. Szukamy reszty. Tam jest na tym lecz. Ale mamy też koło od roweru. Od tego to roweru mieliśmy, przypomnę, szydełko i kawałek ramy. No, ładnie to wygląda. Trudno powiedzieć. Tak naprawdę. Coś leżało i przyczepiło się do czegoś, bo to jest typowy otwór, tak, do przeciągnięcia jakiejś liny, tak? Tak, a to po prostu leżało przy czym. Możemy przypuszczać, że to może być ewentualny zabytek, nie sądzę. Tak, zobaczcie, troszkę już pierwszego złoma mamy nakopane, że tak powiem, różne śmieci, które zalegały na plaży. O, tu jest taka ciekawostka, spójrzcie, może mi się uda do tego dostać. Zobaczcie, sobie pan Niemiec kiedyś siedział na tej ławeczce. Tutaj nieodal była restauracja, która się nazywała Elysium, i sobie siedział i obserwował zachód słońca, tak? Znaleźliśmy też przed chwilą, jak widzieliście, lampkę od roweru, ale to nie wszystko. Zobaczcie, siodełko. Skórzane, porządne, niemieckie siodełko. Słuchajcie, widzicie tę jaskółeczkę? Takie wycięcie? O, w formie jaskółki. O, może tak będzie widać pod słońce troszeczkę. O, zobaczcie. Najprawdopodobniej z tego, co widzimy, siodełko firmy Broxa, tak? Ich typowa taka jaskółeczka wycięta, tak? W skórze siedział inny pan Niemiec i próbował na tym siodełku, siedząc, przejechać rowerem Bałtyk. Mamy siodełko, mamy lampkę, szukamy reszty. Ruszamy. Podjechaliśmy, słuchajcie, do drugiego falochronu. Tutaj zostaliśmy Monika i Czarka. Ahoj, przygodo. Słuchajcie, też się naryli jak krety, zobaczcie. Kawałek łopatki niemieckiej. Tadam! Ale mi się wydaje, że ona jest postrzelana. Zobaczcie, ma dwa otwory takie wgięte tutaj. Może się jakiś inny pan Niemiec nią osłaniał. Albo w paintballa grali, tak? Słuchajcie, jakieś w ogóle dziwactwa tutaj, tak? O, najprawdopodobniej kawałek lampka nocnego, tak? Mamy też. Kupę złomo, pakujemy to i lecimy. Aha, jeszcze sobie zobaczcie. Od skrzynki amunicyjnej góra jest uchwyt, tak? Taki wpuszczany, tak? Uformowane specjalne takie wgłębienie. Tak, po skrzynce amunicyjnej. No, tak, tak. A nawet mamy taką coś dla kobiet, foremkę kurwę z kuchenki, nie? Tak, tak, można ją lekko ostukać, zobaczcie. Ładnie obrosła. O, odchodzi. Widzicie? Tak? Fajerka. Od słowa fire, czyli ognia. Pakujemy, lecimy dalej. Słuchajcie, się znowu naryli. Idziemy zobaczyć kolejny etap sprzątania plaży. Co tam macie, słuchajcie? No. O, kółko! Hula hop, tak? Co tam jeszcze? Właśnie, mamy hula hop, mamy ten, od akumulatorów. O, zobaczcie, ile ołowiu, tak? Fragmenty akumulatora. Jak dobrze, to już na plaży nie będzie leżało, słuchajcie, zobaczcie. Paskudztwo. Ale mamy taki coś takiego czegoś, coś tak fajnie majka. O, właśnie, patrzcie. Wiecie co? To jest taki przyrząd, który służył do, jako wskaźnik, tak? Tak? Góra, dół, góra, dół, góra. Majtadło, to jest majtadło, tak? Kupę, słuchajcie, żelastwa, wszelakiego autoramentu, fragmenty. Wiecie? To pewnie tutaj wchodził ten fragment fajerki, który był znaleziony, tak, przy poprzednim miejscu
że tak powiem, poszukiwań. Jakieś śruby, wkręty, wkręta. Dobra, słuchajcie, no i kawałki łóżka oczywiście niemieckiego, tak? Tutaj też wiadrze części. Słuchajcie, pakujemy to, lecimy dalej. Patrzcie, ile szpeju po niemieckiego albo po sowieckiego barachła. Zobaczcie, bo czasami się mówi, tam archeolodzy znajdują różne rzeczy, wtedy mówimy o kontekście archeologicznym. Mamy taki kontekst, zobaczcie. Kawałek mosiężnego albo miedzianego, jakiś stop miedzi, tak? Karnisza. O czym on świadczy? O, szpej odjechał. O czym świadczy on? Słuchajcie, że ktoś kiedyś, tak, przed laty, tak, ten, kto to wyrzucił na plaży, gdzieś tam w domu używał firanek. Oto kontekst archeologiczny. Pakujemy. Ta-dam! No bardzo czyste plaże mamy, Robert. Fajne, nie? Już troszkę oczyściliśmy, zobaczcie. Już nie będziecie sobie stópka leczyć, dzieci nie będą się wywracały o to całe, że tak powiem, złomowisko, tak? Nie będzie tych fragmentów akumulatorów na plaży. Przynajmniej mamy nadzieję. Staramy się wyczyścić wszystko, jak się da. Robert, powiedz mi jedną rzecz. Jak sądzisz, jest coś z tego złomu zabytkiem? To znaczy, uważam, że owszem jest, ale zbytkiem. Słuchajcie, póki co, to co, bierzemy i jedziemy do konserwatora. Tak jest.